Cześć, dzień dobry. Witajcie w pierwszym odcinku podcastu Sztuki Robi. Pierwszy odcinek, który jest wyjątkowy dla mnie z kilku względów. Nie tylko dlatego, że jest premierowy i że to jest jakiś nowy początek, ale też ze względu na mojego gościa, który jest ze mną dzisiaj. Ponieważ jest to osoba, z którą znamy się nie od dziś i nie od wczoraj i też nie sprzed tygodnia, ale trochę się już znamy. Teatrolożka, dramaturżka, może w takiej kolejności powiem, nie wiem, czy się ze mną zgodzi, że to jest ta kolejność, Marcelina Obarska. Cześć. Cześć. Marcela, my trochę oszukałyśmy, bo jakiś czas temu zadzwoniłam do Marceliny, żebyśmy się powymieniały opiniami o tym, o czym sobie porozmawiamy i co by było ciekawie poruszyć. I wyszła nam z tego dosyć długa rozmowa, którą po prostu mogłyśmy nagrać, ale ponieważ tego nie zrobiłyśmy, no to musimy się spotkać jeszcze raz. No trudno. No i wtedy w tej rozmowie dowiedziałam się, że Marcelina miała już okazję być na spektaklu po tym okresie izolacji, więc to chyba będzie moje pierwsze pytanie. Jak było? Czy było inaczej niż kiedyś? Czy na przykład był to taki powrót pod tytułem, a dobra, fajnie, tak samo normalnie wracam, nic się nie zmieniło? Nie, było zdecydowanie inaczej. Ja też w dużej mierze z tego powodu chciałam pojechać na tę premierę. Była to premiera w Teatrze imienia Fredry w Gnieźnie. Spektakl w reżyserii Wiktora Rubina z tekstem Joli Janiczak. Spektakl pod tytułem I tak nikt mi nie uwierzy. Inspirowany historią Barbary Zdunk, czyli ostatniej kobiety w Europie, która została ukarana spaleniem na stosie. Oczywiście temat też mnie zainteresował, ale w dużej mierze chciałam po prostu zobaczyć, przeżyć takie doświadczenie premiery w reżimie sanitarnym. Rzeczywiście było bardzo inaczej. Widownia wyglądała trochę jak część scenografii. Dlatego, że co trzecie miejsce było dostępne dla publiczności, natomiast te dwa pomiędzy nimi były obwiązane taką biało-czerwoną taśmą, która raczej się kojarzy z jakimś albo miejscem wypadku, albo budową. Wszyscy musieliśmy być w maseczkach przez cały spektakl. Też zastanawiałam się, jak to musiało być osobliwe i też wyjątkowe dla aktorów i aktorek, którzy widzieli to ze sceny. Kiedy biliśmy brawo, to miałam takie poczucie, że uczestniczymy w czymś, może historycznym to jest za duże słowo, ale czymś na pewno historycznie wyjątkowym, w tym znaczeniu, że będziemy o tym opowiadać prawdopodobnie swoim dzieciom, swoim studentom, że tworzy się na naszych oczach jakieś naprawdę bardzo interesujące i ważne archiwum historyczno-teatralne. Więc było to dziwne. Miałam takie poczucie trochę, że uczestniczymy w czymś takim jakimś na poły zakazanym, że to jest wyjątkowe i że też mimo tych trudności wszystkim zależy na tym, żeby właśnie ta premiera doszła do skutku. Tak, ale też dziwne z tego względu, że zanim weszłam do teatru, nie wiem, na przykład byłam w restauracji, gdzie wszystkie te zakazy nie obowiązują, czy nie wiem, w sklepie, czy gdziekolwiek. W jakimś innym publicznym miejscu. Natomiast w teatrze są bardzo restrykcyjne. No i to też budzi oczywiście różne pytania dotyczące prawa i epidemiologii. No tak, czyli że są takie miejsca, które podlegają innym zasadom, tak, i muszą się dostosować i być w tym reżimie, jak to się przecież mówi, reżim sanitarny. To też jest dla mnie dosyć znaczące, że to właśnie tak się nazywa, a nie inaczej. A są miejsca, które z jakichś względów się z tego wyłącza, mimo iż teoretycznie też jakieś obostrzenia wciąż obowiązują, no bo to, z tego co wiem, to chyba dalej jest ta zasada, że do knajpy można chodzić, ale tylko z ludźmi, z którymi się mieszka w jednym domu, tak przynajmniej było, no, do niedawna. Tak, niby tak. Oczywiście też jakby zupełnie nie neguję tego, co obowiązuje w teatrach, bo nie jestem epidemiolożką, nie mam pojęcia tak naprawdę, jak się powinno teraz zachowywać. Ufam, że wszystkie te regulacje są zasadne i mądre, ale po prostu no, to budzi taki dysonans poznawczy, prawda? Kiedy się było przed chwilą w restauracji i nagle się wchodzi do jakiejś takiej przedziwnej enklawy, gdzie głos z głośników po zakończonym spektaklu mówi: prosimy zostać na miejscach, zostaną Państwo wyprowadzeni przez obsługę widowni osobnymi drzwiami i tak dalej. Można by pomyśleć, że to część spektaklu.
Tak, no to właśnie. Że to wszystko tak, od samego wejścia do teatru, że to już się zaczął spektakl. Absolutnie. Że reżyser tak. i scenograf sobie założyli tak. I dramaturg, że się zacznie od takich ludzi w przyłbicach, oni cię zaprowadzą, miejsca będą wyłączone, a później pójdzie komunikat, że oni cię wyprowadzą z tej sytuacji. No tak, i to właśnie reżim sanitarny w teatrze też podkreśla i wydobywa tak naprawdę to, o czym się często zapomina, że tak, że spektakl się zaczyna w momencie wejścia do teatru widowni, że to, z czym przychodzimy, w jakim stanie przychodzimy, co się teraz dzieje na zewnątrz, to znaczy w świecie pozateatralnym, pozaspektaklowym, że to wszystko jest częścią wydarzenia teatralnego, że my siedzący na widowni nie jesteśmy przezroczyści. Teraz przychodzimy w maskach i siedzimy w odległościach od siebie, a wcześniej przychodziliśmy z katarem, włączonymi telefonami, lękiem, płaczem, atakami paniki, atakami śmiechu. To wszystko jest po prostu szalenie żywe, no i to w reżimie sanitarnym po prostu bardzo, no bardzo znowu widać. Okay. Powiedziałaś coś takiego, co mnie zainteresowało, że się czuło taką potrzebę, żeby ta premiera się odbyła. I czy myślisz, że czuło się taką potrzebę tylko z tego względu, że już za długo byliśmy, wiesz, osobno, za długo byliśmy w sieci, już się chcemy spotkać, czy też z takiego względu, że wiesz, teatr też jest instytucją, która ma produkować i zarabiać, bo jednak tam pracują ludzie, którzy nie tylko robią sztukę, ale też z tej sztuki i zrobienia tej sztuki żyją, więc czy myślisz, że to była tylko taka potrzeba serc, czy może też taka potrzeba ekonomiczna i potrzeba tej produktywności? No jasne, myślę, że to jest oczywiście sprzężone, to znaczy no, wydaje mi się, że kiedy instytucja podejmuje decyzję, żeby jednak tę premierę dowieść, jak to się mówi, to myślę, że to zawsze wynika z tych wszystkich względów, które wymieniłaś, to znaczy z tego, żeby w możliwie bezpiecznych warunkach jednak zaprezentować to, co zostało przerwane wcześniej, bo ta premiera miała się odbyć, prawie się odbyła, to znaczy w momencie, w którym wprowadzono te wszystkie obostrzenia, które to uniemożliwiły, no to ona się prawie odbyła. To wynika na pewno też z chęci powrotu do jakiejś normalności, no bo nie ma co się oszukiwać, że jednak no myślę, dla większości ludzi okres kwarantanny to nie są wakacje, to jest raczej wyłączenie z codziennych aktywności, to jest stres, to jest brak pieniędzy, to jest brak, nie wiem, sensu i tak dalej. Więc myślę, że to było połączone, ale ta produktywność, o której mówisz, jest też dla mnie w ogóle inną kwestią, związaną po prostu z kapitalizmem, w którym żyjemy. To było bardziej widać w internecie niż w momencie, w którym już można było właśnie od niedawna pokazywać spektakle na żywo przy tych regulacjach. No właśnie, a co z tym internetem? Bo przez te miesiące teraz byliśmy w sieci. Moje ostatnie, jedno z moich ulubionych haseł, kultura w sieci. Więc nie wiem, czy to w takiej sieci internetowej, czy takiej sieci, że się daliśmy złapać. Tak, zostaliśmy złapani w sieci. Zostaliśmy złapani jak te biedne ryby. Więc czy myślisz, że teatr... Co się jakby stało z teatrem przez te 3 miesiące? Myślisz, że on sobie poradził, że to było jakieś takie zadanie, które miał zdać lub nie na takiej zasadzie zero-jedynkowej i czy zdał, czy to, wiesz, no to też była zupełnie nowa sytuacja, nikt z nas się tak. nie spodziewał czegoś takiego pewnie. I czy teatr sobie poradził, wiesz, te wszystkie premiery online, te wszystkie pomysły na pokazywanie archiwalnych spektakli, w pewnym momencie zrobiło się tego tak dużo, że się nie dało oglądać. Ja mam do teraz jakieś spektakle jeszcze nieobejrzane na zasadzie, tak. dobra, zrobię to później, ale już tyle godzin teatru to się chyba jednak nie da też. Wiesz co, nie wiem, czy sobie poradził. Ja nie chciałabym, wiesz, jakichś takich diagnoz stawiać, czy sobie poradził, czy sobie nie poradził, bo myślę, że to jest zbyt złożony problem, zbyt złożona kwestia po prostu, żeby tak, wiesz, to oceniać. Natomiast no, dla mnie jednak uderzające było to, jak szybko instytucje rzuciły się do takich działań, które by zapewniały nieustanną widoczność, potwierdzałyby właśnie taką wysoką produktywność, które mniej były dla mnie skupione na jakiejś refleksji na temat tego, co teraz w zasadzie powinniśmy robić jako twórcy i odbiorcy teatru, a bardziej te działania były skupione wokół takiego utrzymywania jakiegoś status quo, żeby ta sytuacja jak najbardziej przypominała normalną, taką codzienną.
A przecież warunki były diametralnie różne. I teraz ilość tych rzeczy bardzo różnych, które się przeniosły do internetu, to znaczy jakichś premier online dotyczących już spektakli, które powstały wcześniej, czy jakichś działań związanych z jakimiś nowymi mini produkcjami, bo to są zawsze jednak z różnych powodów, jakby, no wiadomo, minimalistyczne rzeczy. Ilość tego była tak przytłaczająca w pewnym momencie, że no zabrakło mi po prostu jakiegoś takiego wyciszenia, rozmowy. Był taki mem, który był dla mnie bardzo trafny, że tam był Titanic, który tonął i ta orkiestra, która zostaje na tym statku i gra, i że ten Titanic to jest właśnie katastrofa epidemii, a ta orkiestra, która cały czas gra, to jest polski teatr. No i oczywiście, to wiadomo, to jest mem i to jest śmieszne, no ale to jednak coś mówi, prawda? To znaczy staram się też zrozumieć mechanizmy jako osoba, która też jakby ma doświadczenie w pracy takiej, no, w produkcji teatralnej, przy produkcji teatralnej, z jakich powodów różni ludzie chcą cały czas pracować, bo wiadomo, że to nie jest właśnie, tak jak powiedziałam, że to okres kwarantanny to nie są wakacje, prawda? Dla większości, dla zdecydowanej większości ludzi. Tak, no to też pewnie byśmy od razu weszły w kwestię w ogóle umów, jakie się podpisuje z artystami, rynku pracy, jeżeli chodzi o sztukę i o przemysł sztuki, branżę sztuki. No ale tutaj też kwestia, która mnie na przykład interesuje i którą poruszałam, ja akurat dużo pracuję z muzykami klasycznymi i podobny poruszaliśmy problem, czyli kwestię widzialności, bo artysta działa, kiedy jest na scenie, kiedy jest widzialny. I co teraz? Zamknąć się na te 3 miesiące? Rzeczywiście przeczekać, nic nie robić? Pewnie to też jest jakieś rozwiązanie, dla kogoś to może być czas na przemyślenie, co dalej, ale z drugiej strony słyszałam trochę takich głosów, takiego lęku, wiesz, że ludzie o mnie zapomną, że jak ja nie będę widzialny, to nie wrócę na rynek w to samo miejsce, w którym byłem. No ale to właśnie możemy sobie zadać pytanie o to, co to mówi o systemie, w którym żyjemy. To znaczy naprawdę 12 tygodni bez intensywnej widzialności ma sprawić, że czyjś wieloletni dorobek, nie wiem, zostanie zapomniany. No to jest straszne po prostu, to znaczy to zmuszanie przez kapitalizm i przez całą taką charakterystykę tego systemu, która funkcjonuje też w teatrze, że właśnie musimy być efektywni, produktywni, nie możemy się zatrzymać, musimy nieustannie robić i jakby dowozić dzieła, prawda, jak w fabryce. Bo inaczej po prostu tryby tej machiny zardzewieją i nie wiem, stracimy źródło utrzymania, czy w ogóle zostaniemy jako artyści, artystki zapomniani. No to jest po prostu straszna wizja. Ona jest okrutna, jest po prostu naprawdę bolesna. Więc dlatego powiedziałam wcześniej, że się staram zrozumieć absolutnie osoby, które postanowiły się nie zatrzymać lub po prostu nie mogły sobie na to pozwolić, bo to, co jest dla mnie bardzo znaczące, to to, w jaki sposób okres kwarantanny obnażył choroby systemu teatralnego w Polsce, teatru repertuarowego, który po prostu działa tak, że jedni ludzie mogą nie pracować pół roku, rok, nie wiem, może nawet dłużej, nic im się nie stanie. To znaczy ich zarobki są na tyle wysokie, są tak nieproporcjonalnie wyższe od zarobków większości twórców, twórczyń teatralnych, że mogą sobie naprawdę pozwolić na spokojne wakacje, które trwają miesiącami, nie muszą się o nic martwić. A z drugiej strony mamy do czynienia po prostu z pracą, która jest prekarna, która jest tak nisko opłacana, że ktoś, kto traci jedną produkcję, w zasadzie nie ma za co żyć. Ja mam ogromny przywilej, że praca twórcza w teatrze jest dla mnie dodatkiem do pracy redakcyjnej, którą na co dzień wykonuję, ale również miałam zaplanowaną premierę na czerwiec. To miała być niewielka produkcja, ale miałam zarobić pieniądze, które gdyby to było jedyne moje źródło utrzymania, to pozwoliłyby mi pewnie żyć 2 miesiące. No i straciłam to w zasadzie z dnia na dzień. No i to jest wizja, która jest przerażająca po prostu. Chciałabym jeszcze, żebyśmy sobie poteoretyzowały przez chwilę i żebyś ty z perspektywy osoby, która właśnie dużo o teatrze pisze, ale też dla teatru pisze i tak jak wspomniałaś,
pracowałaś w teatrze i będziesz jeszcze na pewno tam pracować, żebyś może mi powiedziała, co myślisz, że warto z tej machiny i z tego, co było dotychczas, zachować, a z czym się warto pożegnać? Czy masz jakieś takie wnioski, czy w ogóle nie? I idziemy dalej. Ojej, no to jest takie duże pytanie, ale wydaje mi się, że marzyłabym, żeby ta dysproporcja w zarobkach była mniejsza, naprawdę. By w ogóle, no nie mówię tutaj o sobie, bo tak jak wspomniałam, no dla mnie praca twórcza w teatrze jest trochę czymś takim, jakimś dodatkiem, powiedzmy. W sensie jakby ekonomicznym, no bo w sensie mojego zaangażowania, no to jest to też dla mnie ważne, ale jakby nie jest to moje główne źródło utrzymania. Natomiast no, mówię tutaj o sytuacji, która jest jawna, czyli na przykład o niedawno ujawnionych płacach w TR Warszawa, w teatrze, który jest instytucją samorządową. No te dysproporcje są potężne. Ja też uważam, że one po prostu utrwalają taką kategorię mistrzostwa, hierarchię. Oczywiście super, gdyby wszyscy dużo zarabiali, ale nie jest tak. W związku z czym wspaniale, gdyby się udało zmniejszyć ten rozdźwięk, dlatego że jeżeli jedna osoba zarabia za reżyserię spektaklu 100 tysięcy, a druga 7, wiadomo, że każdy jest na początku jakiejś drogi, no ale ta różnica jest po prostu potężna. A później jest tak, że w kryzysowej sytuacji ludzie pracujący na umowy o dzieło nie mają ubezpieczenia bardzo często, nie mają się za co leczyć, nie mają tak naprawdę za co żyć w momencie, w którym jest wstrzymane życie na 3 miesiące. No i to bardzo naprawdę doskonale obnaża sytuację, w jakiej się znajdujemy. Mówię o tych zarobkach, bo dla mnie oczywiście możemy sobie teoretyzować na temat sztuki, jej wymiaru estetycznego, ale jednak u podstaw no, jest po prostu produkcja, to jest jednak praca, to są zaangażowani ludzie, często też odpowiedzialni za swoje rodziny. Uważam, że naprawdę no, to się po prostu jakoś powinno jednak zmienić. Bardzo na to liczę, ze względu na to, że coraz bardziej popularny jest jednak pogląd, że praca twórcza powinna być możliwie najbardziej horyzontalna, czyli właśnie niehierarchiczna, w której władza oznacza odpowiedzialność przede wszystkim. Świetnie to moim zdaniem ujęła Agata Siniarska w rozmowie, którą przeprowadzałam jakiś czas temu z nią, między innymi, bo też ze współtwórczyniami projektu choreograficznego dotyczącego Polini Reńskiej, że nie ma nic złego w hierarchii, jeżeli ona się wiąże właśnie z odpowiedzialnością, a nie ze źle rozumianą władzą jako właśnie taką złą hierarchią, która pozwala ci, nie wiem, chcieć zarządzać cudzymi emocjami, manipulować ludźmi i tak dalej. To się cały czas w teatrze zdarza. To są rzeczy, które się coraz bardziej jawnie nazywa, które się wydobywa na światło dzienne. To już przestaje być jakąś tajemnicą Poliszynela. Cały czas żyjemy w naprawdę mocno zhierarchizowanym środowisku, które w, nie wiem, oficjalnych wywiadach, orędziach, wypowiedziach deklaruje swoją otwartość, zamiłowanie do wolności i tak dalej, równości. A fakty są inne. No i po prostu to daje ogromną nadzieję, że te nowe pokolenia, które chcą zerwać z takim dawnym porządkiem, w którym był po prostu reżyser demiurg, celowo tutaj mówię reżyser, a nie reżyserka, bo jednak historia, w historii teatru mówimy przede wszystkim o wielkich reżyserach, geniuszach, którym wolno było się znęcać nad innymi ludźmi i nadal niektórym wolno, bo po prostu to jest prawda, licencja poetyka albo no taka jest natura, prawda, wielkich, genialnych twórców, którzy są trochę szaleni zawsze. No to jest po prostu okropna retoryka. To już naprawdę jest żenująca momentami i też anachroniczne. My już żyjemy w czasach, w których naprawdę już no po prostu już tak nie powinno być. Naprawdę już wystarczy tego. Więc ci nowi twórcy, nowe twórczynie, którzy wchodzą do teatru z zupełnie innym nastawieniem, z innymi metodami, chcą pracować bardziej kolektywnie, to daje naprawdę nadzieję na to, że być może ta hierarchiczność teatru odejdzie w zapomnienie już niebawem. Myślisz, czekamy. Myślisz, że niebawem, czy że jeszcze dużo wody musi upłynąć? Oczywiście takie zmiany są raczej ewolucyjne niż rewolucyjne. One dotyczą
Może trzeba po prostu kilku pokoleń jednak twórców, którzy wychodzą z innych środowisk, z innych kulturowych też kręgów, żeby dopiero się to zaczęło rzeczywiście poważnie zmieniać. Tym bardziej, że wciąż chyba ten, też ten system, w jakim teatry działają, który one mają produkować spektakle i co ileś tam czasu mieć premierę i kilka dni w tygodniu wieczorem pokazywać spektakle. Więc pewnie też w takiej machinie, która musi robić, potrzeba dużo czasu, żeby się coś zmieniło na bardziej kolektywne i na bardziej odpowiedzialne, bardziej czułe, na przykład też wobec tych, którzy to robią. No tak, właśnie dlatego użyłam określenia, że ten proces ma ewolucyjny charakter, bo on dotyczy relacji między ludźmi. I to nie między dwojgiem ludzi, czy nawet trojgiem, ale między dziesiątkami osób. Bo to są relacje na poziomie takim najbardziej oczywistym dla ludzi, którzy nie zajmują się na co dzień teatrem, czyli reżyser i aktorzy, czy reżyserka i zespół artystyczny, gdzie jest, nie wiem, choreograf, choreografka, scenografka i tak dalej. Ktoś odpowiedzialny za muzykę. To są relacje między dyrektorstwem teatru a twórcami, twórczyniami, ale to są też relacje na poziomie tego, jak się traktuje ekipę techniczną, jak się traktuje panie garderobiane, bo najczęściej są kobiety, krawcowe, jak się traktuje pana, który ma ustawić technicznie światło, jak się traktuje inspicjenta, inspicjentkę, no to jest wszystko naprawdę bardzo złożone. Myślę, że jest tak, jak mówisz, że musi upłynąć dużo czasu, dużo wody, żeby się coś zmieniło, ale nie wiem, czy to jest kwestia kilku pokoleń. Te zmiany już teraz są zauważalne i są duże i ta dyskusja jest naprawdę intensywna. Ja też planuję napisać taki większy tekst, właśnie konsultując się z twórcami, twórczyniami na temat możliwości czy niemożliwości pracy kolektywnej w teatrze. I to jest dla mnie naprawdę bardzo ciekawy temat dzisiaj i rozwijający się na naszych oczach, więc myślę, że być może naprawdę nie trzeba aż kilku pokoleń, tylko na przykład jedno jeszcze. Znaczy mam na myśli to, że po prostu teraz chyba w szkołach teatralnych są ludzie, którzy już są naprawdę dużo bardziej świadomi tego, jak wiele może być w pozornie przyjemnej pracy przemocy, bo to, co mnie zaskakuje, to jest po prostu to, że dla mnie możliwość pracy twórczej za pieniądze, to jest naprawdę ogromny przywilej. To znaczy móc pracować w życiu, mieć taki zawód, zajmowanie się sztuką, tworzenie z innymi rzeczy, które chcesz, tak jak chcesz, dawanie od siebie jakiejś swojej kreatywności, to jest naprawdę, to jest wspaniała sytuacja życiowa, wspaniała. I to, ile można tam wprowadzić jakiejś niepotrzebnej przemocy, bólu, jakiegoś cierpienia ludzkiego, jakichś napięć, stresu, krzyku, obrażania innych. Jest to dla mnie naprawdę porażające. W ogóle niezrozumiałe też. To znaczy wiadomo, że ludzie się kłócą i tak dalej. To jest zupełnie normalna sytuacja, ale to, jak dużo tam się może zadziać złego, naprawdę złego, jest no, zdumiewające i mam nadzieję, że po prostu ta świadomość młodych ludzi, którzy teraz wchodzą do teatru, sprawi, że to się po prostu kiedyś zmieni tak na dobre, że już będziemy mówić o demiurgach stosujących przemoc jako o ludziach, którzy po prostu wprowadzali do świata zło. No, to jest może brutalne, co mówię, ale no, już naprawdę wystarczy. Trochę brzmi jak koniec, ale jeszcze nie kończymy. Wiem, tak. Dziwnie teraz zmienić temat trochę po takich słowach, bo jak tu teraz zacząć rozmawiać o czymś innym tak lekko. Ale chciałam też cię zapytać o tą kwestię pandemii. Czy myślisz, że ona... Bo teraz jakby trwamy w takim stanie, ja mam takie wrażenie i tak to odbieram, zbierając jakieś z tej sieci informacje, że trwamy w takim stanie, że ta pandemia jest takim bardzo mocnym i ogromnym symbolem, taką rzeczą, przestrzenią, nie wiem nawet jak to nazwać. Czy myślisz, że ona stanie się jakimś tematem? Bo są w teatrze, wydaje mi się, takie archetypiczne, zawsze omawiane tematy, do których się nieustannie wraca i na nowo się je przerabia. I czy myślisz, że pandemia i ta kwestia tej sytuacji, która ogarnęła zasadniczo cały świat, wejdzie do takiego kanonu tematów?
czy za jakiś czas o niej w ogóle zapomnimy i przejdziemy do jakichś innych katastrof. No nie wiem, no tak sobie możemy pospekulować w zasadzie, nie? No bo jesteśmy też w sumie no jeszcze w trakcie pandemii. Widziałam dzisiaj właśnie, jadąc autobusem, bardzo fajną informację, dlaczego należy nosić maski, bo to się jeszcze nie skończyło, to jeszcze trwa. No właśnie, a jest takie złudzenie, jakby w sumie już wszystko wróciło do normy, prawda? Już normalnie byłam, nie wiem, na koncercie niedawno, na imprezach. W zasadzie już jest takie złudzenie, że już możemy o tym rozmawiać już z perspektywy, że już jesteśmy poza tym, prawda? No ale tak nie jest. No i teraz pytanie, czy to będzie wkluczone jakoś w jakiś taki porządek estetyczno-tematyczny? No myślę, że tak, no myślę, że tak. No, trudno powiedzieć oczywiście, bo może się okazać, nie wiem, to właśnie Weronika Szczawińska w swoim orędziu z okazji ostatniego Międzynarodowego Dnia Teatru napisała moim zdaniem bardzo trafnie, że twórcy będą wiedzieć, czy to ma być temat, czy nie ma być temat. Że właśnie nie ma co na ten temat spekulować, bo to się okaże, jakby ona powiedziała to z perspektywy my, twórcy, że właśnie będziemy wiedzieć, czy o tym mówić, czy nie mówić w swoich pracach. Więc myślę, że to jest najbardziej trafna spekulacja, taka zawieszona gdzieś, no bo tak naprawdę to, co jest dla mnie niesamowite w tym, to, że to jest doświadczenie wszystkich. To nie jest, oczywiście choroba jest doświadczeniem niektórych osób, ale zagrożenie, zamknięcie, pandemia dotknęła wszystkich z małymi wyjątkami. Mam na myśli osoby, które się okazały nad ludźmi, których prawo nie dotyczy, ale nie mówmy o tym, bo to niechlubne wyjątki. Myślę, że to jest ciekawe. No też pamiętam, że pojawiła się taka dyskusja na Facebooku, czy koronawirus pojawi się jako temat w polskich telenowelach. To jest bardzo interesujące, w jaki sposób różne formy... Czy popkultura go przejmie, tak? To może jest rzeczywiście pytanie, że to się okaże ważny temat, jeżeli rzeczywiście trafi do popkultury. Tak, no do takiego mainstreamu, no bo to czy teatr, no... Jejku, no wiadomo, że teatr, sztuki performatywne są w stanie poruszyć naprawdę każdy temat, więc to w ogóle, szczerze mówiąc, dla mnie to w ogóle nie jest jakaś interesująca kwestia, to znaczy raczej mnie interesuje właśnie, jak na przykład popkultura sobie z tym poradzi, czy to właśnie będzie w jakimś polskim tasiemcu obyczajowym. To jest dla mnie naprawdę dużo ciekawsze, bo tematy teatralne, no już nic mnie nie zaskoczy, szczerze mówiąc chyba, naprawdę. To znaczy już w teatrze można mówić o wszystkim, to też jest w nim wspaniałe, że można poruszyć każdą kwestię. Jestem na pewno ciekawa teatralnych premier za jakiś czas, ale szczerze mówiąc, już tak sobie spekulujemy, mamy taki spekulatywny odcinek, to wydaje mi się, że tematy się nie zmienią jakoś bardzo. To znaczy, wydaje mi się, że jest taka tendencja mózgu po prostu, co nie dotyczy tylko teatru, czy w ogóle sztuki i tak dalej, ale w ogóle naszych mózgów ludzkich, że my jednak dążymy do takiej homeostazy, żeby powracać do jakiegoś statusu quo, żeby powracać do równowagi, do czegoś, co znamy też, żeby jednak ciążyć w kierunku tego, co już znaliśmy, w czym umiemy się poruszać i tak dalej. To jest dla mnie jakąś naturalną tendencją po prostu bytu ludzkiego. Więc wydaje mi się, że będziemy zaskoczeni tym, jak mało się zmieniło w przyszłym sezonie. To jest moja przepowiednia. Wróżka. Wróżka Marcelina. Wróżka Marcelina. Mogłam tak powiedzieć. Dzień dobry. Na początku. Spotykam się z wróżką, aby pospekulować o teatrze. Bo chwilę wspomniałyśmy o tej sieci, w którą się daliśmy wszyscy złapać. I sieci internetowej. Sieci internetowej, żeby to było jasne. W którą daliśmy się złapać. Nie rybackiej. W pewnym momencie ja miałam taki już stan, że nie miałam sił otwierać Facebooka i odbierać, że ktoś znajomy mnie zaprasza na kolejne online wydarzenie. Natomiast czy myślisz, że już ta tendencja się utrzyma? W takim sensie, że my już, skoro ten internet tak zagarnęliśmy i ta kultura w sieci już się tak rozprzestrzeniła bardzo, no bo wcześniej wiadomo, że też była w sieci w postaci różnych archiwów, czy rzeczywiście rejestracji, czy wydarzeń online, on live.
Natomiast myślę, że ta tendencja się utrzyma, że zostaniemy w tej sieci i ona stanie się już taką zupełnie integralną częścią robienia sztuki na zasadzie, że jeżeli premiera w teatrze, to od razu streaming live na YouTubie. Nie, ja myślę, że wszelkie takie apokaliptyczne wizje się nie sprawdzają jednak. To jest tak jak, nie wiem, wieszczono koniec papierowych książek w momencie, w którym ludzie zaczęli masowo używać Kindli i różnych czytników i tak dalej. No przecież wiemy, że to nie jest prawda. To znaczy częściowo na pewno dużo osób przeszło w pełni czy w dużej mierze na elektroniczną literaturę, ale no cały czas czytamy, kupujemy książki, prawda? Cały czas to obcowanie z papierem jest dla nas ważne i myślę, że tak samo jest z teatrem. No, nie wiem, co musiałoby się stać, szczerze mówiąc, żeby ludzie przestali przychodzić do teatru. Nawet teraz w reżimie sanitarnym, no jednak odbyło się kilka premier, no jednak ta potrzeba obcowania na żywo z dziełem jest naprawdę intensywna, myślę, u wielu ludzi. Mnie teatr online zupełnie nie uwiódł. Ja widziałam kilka dosłownie rzeczy, z czego jedną w całości, bardzo krótką, to było wnętrze Wojtka Rodaka z Narodowego Starego Teatru w Krakowie. Bardzo ciekawe i piękne. Widziałam Cokolwiek się zdarzy, kocham cię. To było archiwalne nagranie z Teatru Warszawa. Zobaczyłam to po prostu z ogromnej ciekawości, jako dokument pewnego czasu, też etapu w polskim teatrze, innej też trochę estetyki, to było ciekawe, ale szczerze mówiąc oglądałam to trochę robiąc jakieś inne rzeczy, to tak leciało, potem było spotkanie z artystami, z artystkami, bardzo takie ciepłe, przyjemne i to był fajny wieczór, ale na przykład włączyłam Trzy siostry Jędrzeja Piaskowskiego z teatru w Lublinie. Bardzo się cieszyłam na ten streaming, znaczy to nie był streaming, to była premiera rejestracji, co jest dziwnym też wydarzeniem, bo nagle masz premierę udostępnionej rejestracji spektaklu z jednej kamery, może z dwóch, nie pamiętam, bo ja też szczerze mówiąc musiałam to wyłączyć, bo jednak obcowanie z teatrem w taki sposób, że ja mam jakiś fragment czegoś i nie widzę, co się dzieje w innym fragmencie sceny, że to kamera gdzieś, albo w ogóle jest gdzieś z daleka ten widok, albo dostaję jakieś wycinki, nie widzę całości, nie ma mnie tam w ogóle. To jest naprawdę. Ale to jest też ciekawe, że ci od razu wejdę w słowo, że z jednej strony ja też zadałam to pytanie, co ty o tym myślisz i co uważasz, ale też od razu myślę sobie, że przecież z drugiej strony to będzie cały zbiór wspaniałych materiałów badawczych dla przyszłych teatrologów. Przecież na tym też operujemy, pisząc o teatrze często, bo no nie widzieliśmy czegoś, wydarzyło się, jakby skończyły się pokazy jakiegoś spektaklu, zanim jakiś krytyk czy teatrolog zaczął się tym interesować. Więc myślę, że powstanie też ogromne repozytorium i ogromne archiwum do analizy, ale rzeczywiście jakby obcowanie z tym tu i teraz jest niełatwe. No ja też mam takie doświadczenie, że niełatwo mi było oglądać. Kiedy idziesz do teatru, siadasz na widowni, to wiesz, że teraz te godziny są, oczywiście też kwestia obecności innych ludzi, którzy robią to, co ty, obecności ciał aktorów, którzy są tu na żywo przed tobą, czasem wchodzą w jakieś interakcje z publicznością. A tutaj nagle, tak jak powiedziałaś, puszczasz sobie ten spektakl na zasadzie muzyki w tle, w cudzysłowie. I ja jakby nie potrafiłam się w ogóle skupić na tym, co się dzieje i pewnie jakby mnie ktoś zapytał, co widziałaś i co pamiętasz, to bym miała problem, żeby odpowiedzieć. Ale wydaje mi się, że to będzie chyba wspaniałe, ogromne archiwum też się dzięki temu stworzy. Znaczy, oczywiście, no to ma wartość archiwalną, potężną, znaczy, super, że są nagrania spektakli, nawet techniczne, to jest bardzo ważne, ale czy to ma szansę w ogóle jakąkolwiek zastąpić doświadczenie pójścia do teatru, to nie chodzi o fetyszyzowanie pewnej formy odbioru, tylko o to, że po prostu ta forma jest immanentną, czyli po prostu nieodzowną częścią medium, jakim jest teatr. Teatr polega na byciu na żywo, w tym samym miejscu i czasie, z osobami, które są naprzeciwko ciebie, najczęściej naprzeciwko. Czasami są jakieś inne ustawienia widowni i sceny. Tak zwanej. Ale no, na tym polega teatr. No i
czy to ma jakąś szansę zastąpić to doświadczenie? Nie. Czy ma szansę stać się wspaniałym, ciekawym aneksem do konkretnych przedstawień? No jak najbardziej, tylko to jest po prostu zupełnie coś innego. To też zawsze jak się pisze o spektaklach, których się nie widziało na żywo, tylko które się widziało na nagraniu, to jest takie dojmujące. Zawsze jest takie poczucie, że to jest niepełne, że to jest jakiś powidok i tak dalej. Nawet jeżeli te nagrania są świetne, bo się takie zdarzają. Widziałam niedawno nagranie spektaklu Nadchodzi chłopiec w reżyserii Marcina Wierzchowskiego. To jest spektakl 4-godzinny, może nawet dłuższy, z Narodowego Starego Teatru w Krakowie. No i to jest spektakl tak zwany chodzony, to znaczy spektakl, w którym nie jest się w jednej przestrzeni, ale się spaceruje po budynku, po bardzo różnych przestrzeniach. Część akcji dzieje się symultanicznie w kilku miejscach. No i można sobie wyobrazić, jaką potężną trudność stanowi nagranie czegoś takiego, udokumentowanie takiego spektaklu. No ale muszę przyznać, że nagranie, do którego dostałam dostęp, no, było naprawdę świetne. To znaczy udało się to uchwycić w taki sposób, że mogłam poczuć momentami, jakbym była tam. No ale to się rzadko zdarza, bo często jednak dostajemy nagranie, które jest właśnie technicznym lub niemal technicznym, z jednego ujęcia nagraniem przedstawieniem. No szeroki plan, tak, cała tak, scena widoczna, tak. Żadnych zbliżeń. Nie ma szans, żeby to było jakąś... Może to jest jakaś namiastka tego, co tam się dzieje, ale to są też bardzo prozaiczne kwestie, jak światło, często też zapach, o tym się nie pamięta. Rzeczy mają swoją specyficzną jednak naturę, prawda? Bardzo często, nie wiem, jakieś elementy scenografii są z jakiegoś tworzywa, to też tworzy jakąś atmosferę miejsca, prawda? Coś pachnie, coś inaczej brzmi, szeleści, skrzypi, to w ogóle nie mamy szans tego przeżyć, prawda? No to jest oczywiste, nie mamy szans takich. Natomiast jeżeli... Ale może można traktować to też komplementarnie pewnie, w takim sensie, że masz okazję zobaczyć coś osobiście, a później zobaczysz jakąś rejestrację, czy w odwrotnej kolejności, i nagle się okazuje, że zauważasz inne rzeczy, też ze względu pewnie na ilość i rodzaj bodźców, jasne, o których wspomniałaś. Tak. Ciekawi, że to pewnie będzie bardzo fajne komplementarnie. Na pewno, zupełnie tylko jest. Kiedy pojawia się pytanie o to, czy już niedługo nie będziemy chodzić do teatru i tak dalej, no trochę mnie te rzeczy śmieszą, no bo z jakiego powodu miałoby tak być? To znaczy, przecież no wiadomo, teatr polega na byciu, prawda, na żywo, więc co miałoby się zmienić? Ludzie by stwierdzili, że nie, no jednak nie wychodźmy z domu, bez sensu, nie chce nam się. No nie, no jednak ludzie chodzą do teatru, do opery, na spektakle, choreografii i tak dalej. No ale na pewno warto pamiętać też o tym, że część osób z różnych powodów nie może sobie pozwolić na chodzenie do teatru. Finansowo, czy też po prostu geograficznie, bo na przykład mieszkają w takich miejscach, gdzie nie ma dostępu do teatru. No i wtedy internet jest wspaniałym narzędziem, żeby z takim teatrem obcować. No i to jest bardzo ważne. Niewątpliwie. Natomiast, no tak jak mówię, apokaliptyczne wizje, w którym już nie będzie teatru na żywo, w takiej na żywo obecności, raczej są takie no, dosyć zabawne. Tak samo jak są, cały czas są książki, cały czas ludzie chodzą na koncerty i tak dalej, więc myślę, że z perspektywy czasu to widać, jak jednak pewne zmiany wcale nie zachodzą tak szybko, jak nam się wydaje. Nie wiem nawet, czy nie wiem, za 50 lat teatr będzie wyglądał inaczej. Przypominam sobie w takich momentach takie opowiadanie Marii Dąbrowskiej pod tytułem Poranek w zoo. To jest opowiadanie napisane w 1949 roku, w którym Maria Dąbrowska spekuluje na temat możliwej przyszłości ogrodów zoologicznych. No, napisała to 70 lat temu o tym, że jej zdaniem kamera i film sprawią, że już niedługo nie będzie ogrodów zoologicznych w takiej formie, jakie znamy. No oczywiście ogrody wyglądają cały czas tak samo. Minęło już tyle lat, a cały czas zwierzęta są oglądane na żywo. Już nawet nie chcę rozwijać tego, czy to dobrze, czy źle. Już pozostawmy te kwestie etyczne, bo to też jest złożone. No tak, ale bardziej nam chodzi pewnie o tą spekulację pod tytułem za ileś tam lat, za kilka na przykład teatr przestanie istnieć, bo będziemy wszystko oglądać na ekranach. Oczywiście, no przecież były takie próby
tworzenia teatru internetowego. To też jest ciekawe, komu to miałoby służyć, prawda? Gdyby przeniesiono cały teatr do internetu, to czy dla kogoś, czy to byłoby w czyimś interesie, w czyim, dlaczego i tak dalej. No są ciekawe rozważania oczywiście, ale ja myślę, że się nic szybko nie zmieni, więc ta kwarantanna była takim tąpnięciem w naszej codzienności, ale myślę, że bardzo szybko wrócimy do tego, co było. I to ma swoje dobre i złe strony. Nie wiem, chciałabym nie kończyć tej rozmowy, więc nie kończmy jeszcze. Och. Coś bym chciała wiedzieć, bo wyszło nam, mam nadzieję, że taki będzie odbiór, bardzo piękna rozmowa o teatrze, o przyszłości instytucji. O pieniądzach. O pieniądzach, czyli o takim temacie, który myślę może interesować. A ja bym chciała ciebie zapytać, jeżeli pozwolisz, jeżeli będziesz chciała o tym mówić, o ciebie i o jakieś twoje plany artystyczne pod tytułem, dużo mówiłyśmy tutaj, wiesz, czy pandemia się stanie tematem, wspomniałaś ten manifest, że artyści będą wiedzieli, czy powinna się stać tematem i czy na przykład chcesz powiedzieć do jakich przemyśleń albo kierunków twórczych ciebie poprowadził ten czas, jeżeli to zrobił? No na pewno mogę powiedzieć o rezydencji artystycznej w ramach festiwalu Sopot Nonfiction, w której wezmę udział razem z Wojtkiem Rodakiem i trojgiem aktorów. I rzeczywiście będziemy tam trochę tematyzować pandemię w taki sposób, że opowiemy o teoriach spiskowych, dlatego że w trakcie kwarantanny obserwowaliśmy naprawdę sporą ilość spiskowych teorii na temat, no po prostu na temat tego, co się dzieje. Czy koronawirus istnieje, czy nie istnieje? Czy to jest spisek, czy nie? Czy ludzie powinni się szczepić? Czy szczepienia to wymysł Billa Gatesa, który chce nas wszystkich zgładzić? A pandemia była zaplanowana. Nie wiem, czy widziałeś ten popularny nagle filmik Mariusza Maxa Kolonko z 2012 roku, który już wtedy powiedział, jak nie, nawet nie jak jest, ale jak będzie, przed 2020 i nagle się okazało, że tak, że to było zaplanowane, no właśnie, żeby wszyscy wiedzieli. No tak, był też bardzo osobliwy wywiad Edyty Górniak na temat tego, że nigdy nie da się zaszczepić, że chyba tam nawet powiedziała, że wolałaby, że jakby do niej strzelano, to ona i tak nie da się zaszczepić. No, bardzo dużo tego się pojawiło i to był dla nas taki punkt wyjścia, żeby spróbować stworzyć, no dopiero go stworzymy, bo rezydencja się odbywa pod koniec sierpnia właśnie w Sopocie. Spektakl, który będzie miał dokumentalny charakter i trochę będzie poruszał między innymi właśnie kwestie koronawirusowych teorii. Natomiast wcześniejszy mój pomysł dotyczący spektaklu dokumentalnego dotyczył chleba. To znaczy mnie zafascynowało to, w jaki sposób mikroorganizmy tworzą chleb, zakwas i tak dalej. Dużo osób zaczęło piec chleb w domu w trakcie lockdownu. Jedną z tych osób był mój partner życiowy, który zaczął nastawiać swoje zakwasy, następnie piekł z nich bochny. No, to było fascynujące. I ja, ponieważ jestem zwolenniczką takich nieludzkich perspektyw, to znaczy nie antropocentrycznych, czyli takich, które właśnie mówią o istotach innych niż człowiek, czyli właśnie na przykład roślina, zwierzę czy grzyb, no ten temat mnie kompletnie wciągnął. Ja po prostu odkryłam, że jest taka mapa, zakwasowa mapa Polski, gdzie ludzie się wymieniają tymi, tam dzielą się tymi zakwasami. Zakwasy często mają imiona, bo to jednak jest jakiś rodzaj życia. Coś się tam dzieje, coś tam się wytwarza, coś tam powstaje. No i marzyło mi się o tym, żeby zrobić właśnie spektakl dokumentalny o zakwasie. Ale to jest, ja osobiście uważam, wspaniały temat, bo moją pracę magisterską poświęciłam takiemu francuskiemu artyście, który się nazywa Philippe Pareno i on, byłam na jego wystawie w Gropius Bau w Berlinie, zanim napisałam tą pracę i chodząc po niej, on jest, jego charakterystycznymi sposobami działania jest na przykład pozostawianie pustych sal, w których się nic teoretycznie nie dzieje, natomiast na przykład zamykały się i otwierały rolety na oknach.
Natomiast wracając do tego, co było najistotniejsze z perspektywy właśnie zakwasu, to że okazało się, że rytmem wystawy w jednej z sal było takie mini laboratorium, w jednym ze słojów była taka brudna, zielona woda, która nie była zbyt estetyczna. Natomiast okazało się, że rytmem wystawy rządzi rytm i prędkość namnażania się drożdży, które w tej wodzie sobie żyją. Więc ten temat mnie też zawsze fascynuje, temat mikroorganizmów. Zresztą wcześniej mnie też fascynował ze względu na sztukę tkankową, o której też kiedyś pisałam. Więc mnie też interesują obiekty, które żyją w takim cielesnym bardzo znaczeniu, bo i które trzeba później bardzo cieleśnie i w znany nam sposób uśmiercić, bo te organizmy trzeba później, no właśnie, kiedy one są już nieprzydatne do wystawy, no to się jakby je... No właśnie, tak samo... Te komórki, te żyjące organizmy się uśmierca też wtedy. No właśnie tak samo jest z pieczeniem chleba, no przecież tak naprawdę piekarnik jest grobowcem tych mikroorganizmów. No nie śmiej się. Tak jest, tak naprawdę wkładając chleb z tego ciasta zakwasowego do piekarnika, wkładasz go po prostu do grobowca, do mauzoleum, a później to zjadasz. I tak naprawdę zjadasz jakiś martwy mikroorganizm. No, fascynujące to jest. Jak teraz o tym powiedziałaś, o swoich zainteresowaniach, o których pamiętałam zresztą, to pomyślałam sobie, że no, muszę taki spektakl kiedyś wykonać, czy współtworzyć, no bo chociażby właśnie dla ciebie. Będziesz tym chociaż jednym widzem, który widzką, przepraszam. Widzką, która to zrozumie. Która to zrozumie, doceni i tak dalej. No bo jak miałam właśnie z moim współpracownikiem, Wojtkiem Rodakiem, miałam rozmowy na temat tego właśnie, o czym chcemy zrobić ten dokumentalny spektakl, no to on tak nie bardzo rozumiał, o co mi chodzi, kiedy ja wiedziałam, że o zakwasie, on nie wiedział, jakby, co to jest zakwas, o co mi chodzi, jakby czemu i tak dalej. Więc poczułam się taka samotna, ale teraz jak ty powiedziałaś. Nie, ja bardzo polecam takie tematy, bo pamiętam, to już akurat było dawniej temu, kiedy się zajmowałam tą sztuką tkankową, więc proszę mi wybaczyć, że nie przytoczę dokładnych dat i nazw, ale pamiętam, że w Australii ten kolektyw, o którym ja pisałam pracę, w Australii zrobił taki wernisaż, gdzie ludzie, którzy przyszli, widzowie, odbiorcy, uczestnicy, dostali takie małe białe trumienki, które należało otworzyć, i w środku były żywe tkanki, które ze względu na zetknięcie się z powietrzem i z bakteriami i ze wszystkimi umierały. Mikroorganizmami po prostu obumierały. I na tym polegało to spotkanie, aby coś uśmiercić. I trochę się zapomina też ten, ci artyści, o których pisałam, korzystali, są jakby całe zbiory, całe miejsca, gdzie się przechowuje bardzo dużo materiałów tkankowych, ludzkich i zwierzęcych, które zostały pobrane nie w żaden okrutny sposób, ale zostały pobrane między innymi do badań i do tego, żeby medycyna się rozwijała. Więc w bardzo dobrych celach. No natomiast oni też dzięki temu, że współpracowali z naukowcami, też mogli skorzystać z takich zbiorów i wykorzystać między innymi też ludzkie tkanki. I częścią właśnie wystaw, które robili, było, to ci artyści nazywali się Oron Katz i Jonas Zur. Częścią wystaw, które robili, było jakby te finisaże, które polegały na otwieraniu tych szklanych kul, czy jakichś tam innych mini laboratoriów, w których w różnych płynach te tkanki były przechowywane. No i one właśnie, tak jak powiedziałam, ze względu na zetknięcie się z powietrzem, no to umierały, bo nie miały jakby systemu obronnego, żeby żyć dalej. Więc jak najbardziej polecam takie tematy. Bardzo ciekawe. Chociaż się zastanawiam teraz właśnie, czy jednak prace angażujące ludzkie tkanki nie są jednak właśnie o człowieku. Wiesz, to co mnie zafascynowało w tym temacie związanym z mikroorganizmami, to było właśnie to, że to są jakieś niesamowite, malutkie światy, które sobie żyją bez jakiejś naszej wiedzy, woli, nie są... Oczywiście, kiedy tworzymy zakwas, to są od nas zależne, bo je powołujemy, jakby, ale no niesamowite jakieś takie galaktyki po prostu
drobniutkich organizmów, które coś tam robią, coś tam zachodzą jakieś procesy, na których się w ogóle nie znam, a później jem chleb. No niesamowite to jest po prostu, niesamowite. Więc tak, jeżeli pytałaś o to, jak pandemia wpłynęła na moją kreatywność, no to na przykład właśnie wymyśliłam spektakl o zakwasie. Na razie jest w zamrażarce. Musi zamrażarka? Zamrażarka. Ten spektakl jest na razie... Zamrażalniku? Na razie spektakl. Jest zamrożony ten temat. Spektakl, tak, nie chleb, ani nie zakwas. Spektakl. Jest pomysł, jest w zamrażalniku. Natomiast tak, natomiast do Sopotu jedziemy właśnie robić jakiś taki szkic spektaklu dokumentalnego o teoriach spiskowych, o tym, dlaczego w ogóle część ludzi decyduje się myśleć inaczej i tak dalej. No dla mnie to jest bardzo ciekawy temat, bo zawsze też mnie jakoś interesowały takie kontrfaktyczne kwestie, jakiś inny rodzaj opowiadania historii i tak dalej. Też myślę, że będziemy się starać jednak zachować takie czułe spojrzenie na osoby, które myślą o świecie inaczej, bo no kurczę, kiedyś też myślano, że to Ziemia jest w centrum wszechświata, prawda? Może niektórzy nadal tak myślą. Nie wiadomo. Też się zastanawiam, gdzie jest ta granica, prawda? Że czasami pewne teorie już są szkodliwe, niebezpieczne, a czasami można je potraktować jako takie poczciwe dziwactwo. Więc zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Bardzo ciekawe. Ja się na przykład nie mogę doczekać w takim razie. Marcelina, że tak ją wydam i siebie wydam, po naszej telefonicznej rozmowie, o której wspomniałam na samym początku, podesłała mi taki bardzo króciutki brief pod tytułem o czym będziemy rozmawiać. I teraz nie wiem, czy się nie wpakowała przez to w jakąś niekomfortową sytuację, bo na końcu tych paru zdań jest bardzo piękne pytanie, co dalej? I może takie ci zadam pytanie, co dalej? A propos, no poruszyłyśmy kilka tematów, oczywiście możesz je wziąć pod uwagę, a możesz na przykład powiedzieć, co dalej w zupełnie innym temacie. Ale myślę, że jednak warto będzie jakoś tak o teatrze podsumowująco, może zbierająco, wiadomo, że też nie spotkałyśmy się tu po to, żeby wyciągnąć wnioski i powiedzieć, jak jest i jak będzie, ale może też właśnie tak spekulatywnie też mówiłaś o tym, nad czym będziesz pracować, że będziecie trochę jednak tematyzować te kwestie około pandemiczne, że tak sobie pozwolę powiedzieć. Co dalej? Co ja dalej? Nie wiem, co dalej, to znaczy to w ogóle nie czuję się, wiesz, zupełnie w jakiejś takiej pozycji, no czy możemy sobie pogadać, wiesz, bo się znamy i tak dalej, ale co dalej? No, wiesz, tam jest takie pytanie też, czy nas to czegoś nauczyło w tym briefie, co ci go przesłałam, który jest dla mnie bardziej precyzyjny, ale też ciekawsze, nie? No bo zawsze jest takie pytanie, czy z kryzysu można wyciągnąć pozytywne wnioski, no i prawie zawsze można, no wiadomo, to jest lekcja, prawda? Nie jestem wielką fanką bycia wdzięcznym za wszelkie zło i cierpienie, jak nam się przydarzy w życiu. Ta koncepcja jest dla mnie jakaś jednak podejrzana. Ale można je no, niewątpliwie traktować jako lekcje, one są czasami trudne. Myślę, że dla wielu osób to była trudna lekcja, chociaż dziwnie się mówi też o tym w czasie przeszłym, bo jednak cały czas pandemia trwa, prawda? Nie wiadomo, jak będzie na przykład wyglądał nowy sezon w teatrze. To też nie jest jasne. Ale jeżeli pytasz, co dalej, no to moim zdaniem dalej powinno się iść, myśląc jednak o tym, że można po prostu może tworzyć inaczej, może jakoś bardziej uważnie, może mniej. I na przykład znowu powrócę do tych pieniędzy. Być może gdyby ludzie lepiej zarabiali, to nie musieliby produkować 4 premier w sezonie teatralnym, a mogliby na przykład stworzyć 2. Może ta praca mogłaby wyglądać inaczej. Może byłoby w niej mniej stresu. Może byłaby bardziej uważna, właśnie bardziej czuła. I znowu ten temat pieniędzy powraca i jakby to po prostu pokazuje, jak one są strasznie ważne, ale nie jako kapitał, który musimy kumulować, tylko po prostu jako podstawa bytowa. Jeżeli byłyby lepsze warunki pracy, to być może mielibyśmy bardziej etyczny teatr.
tu w zasadzie mogłabym postawić kropkę. To mi się wydaje dobrą puentą tej rozmowy, w której spotyka się materia, coś prozaicznego, właśnie jak pieniądze, rachunki, czynsze, z tym, co jest dla wielu istotą sztuki, czyli jest estetyką. No a wiadomo, że estetyka z etyką, prawda, są sprzężone. Bardzo Ci dziękuję, Marcelino. Bardzo dziękuję, Aleksandro. Bardzo mi się miło z Tobą rozmawiało w takim innym kontekście, ale w innych, w tych pozostałych kontekstach też mi się dobrze z Tobą rozmawia. I mam nadzieję, jeżeli ja też mogę powiedzieć, co dalej, to mam nadzieję, no że... No właśnie, poczekaj, to ja Cię zapytam. Przyjdzie nam... Aleksandro, co dalej? Dalej inne rozmowy, dalej inni goście. Też mam taki plan i taką nadzieję, że będzie bardzo różnorodnie i że każda dziedzina sztuki będzie miała swojego reprezentanta. Takie są moje nadzieje. Natomiast jeżeli też mogę mieć jakąś inną na dalszą perspektywę, to mam nadzieję, że może uda nam się jeszcze za jakiś czas znowu spotkać. Trochę tej wody, o której mówiłyśmy, upłynie. I może porozmawiamy w innym czasie znów, w innych sytuacjach już będziemy, inne rzeczy się po drodze zdarzą i spojrzymy jeszcze raz może na niektóre tematy, a może już zupełnie o nich nie będziemy rozmawiać i będą nowe rzeczy ważne. Więc bardzo Ci dziękuję za tą pierwszą rozmowę. Cieszę się, że mogłam być pierwszą gościnią Twojego programu, Twojej audycji. Bardzo dziękuję. Zapraszam Was od razu na kolejną rozmowę, która już za tydzień. A i sobie, i Marcelinie, i Wam powiem na koniec, że pierwszych 6 odcinków podcastu może powstać dzięki stypendium otrzymanemu z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Bardzo dziękuję. Dziękuję.